Witamy Państwa na konferencji prasowej w czasie zjazdu miejskiego SLD w Opolu. Uprzejmie informujemy, że 36-latkowie przejęli ster Sojuszu Lewicy Demokratycznej na 12 miesięcy. Tak się złożyło, że oceniliśmy poprzedni rok, który był trudny dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ponieważ nie udało się zarejestrować kandydata na prezydenta Opola, nie udało się zarejestrować w trzech okręgach wyborczych do Rady Miasta Opola. Zjazd Miejski SLD ocenił to krytycznie i uznał, że trzeba dokonać nowego otwarcia na te 12 miesięcy, ponieważ w 2016 roku kończy się kadencja obecnych władz. Nie było to zgromadzenie ogólne wszystkich członków. Chcemy jednoznacznie powiedzieć, że te wybory, które miały miejsce w wyborach samorządowych w Opolu w 2014 roku, w przypadku, że Lewica nie startowała, nie startował kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta, czy wynik jest naszym zdaniem zniekształcony w zakresie demokracji i źle się stało, że nie mogliśmy się zmierzyć z wynikiem wyborczym w demokratyczny sposób, ale mamy przed sobą nowe wyzwania, wybory na prezydenta Polski, wybory do rad dzielnic w Opolu, a także chcemy za chwileczkę nasz jedyny radny sekretarz Rady Miejskiej SLD przedstawić. Chcemy także w mieście Opolu przedstawić kilkanaście rozwiązań lokalnych. Chcemy wychodzić z projektami obywatelskimi, bo nie mamy liczbowo radnych tylu, żeby wymagana była do złożenia projektu uchwały. To chcemy zbierać słynne podpisy i chcemy udowodnić mieszkańcom, że ten błąd, to niedopatrzenie było tylko jednorazowe i w najbliższym czasie będziemy przedstawiać takie inicjatywy, bo chcemy być alternatywą dla obecnych władz miasta, dla prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, ponieważ w mieście rządzi skrajna prawica, Lewica jest alternatywą i ma pomysły na miasto. Szanowni Państwo, tak jak kolega przewodniczący mówił, dzisiaj zjazd wszystkich członków partii, czyli nie wybieraliśmy delegatów, każdy mógł przyjść, zabrać głos, powiedzieć, co sądzi na temat tego, co było, co się działo, ocenić i zaproponować dobre rozwiązania na przyszłość. Pomimo tych wszystkich zawirowań i ciężkiej sytuacji, jaka nas spotkała w końcówce ubiegłego roku, niezarejestrowanie list wyborczych, ale jesteśmy pełni optymizmu. Przychodzą do nas nowi członkowie, ludzie, którzy chcą współpracować i myślę, że mamy czas na to, aby odbudować się do kolejnych wyborów samorządowych, a najbliższy sprawdzian organizacyjny to dwie duże kampanie wyborcze na prezydenta Polski oraz do polskiego parlamentu. Pomimo tych wszystkich zawirowań jesteśmy jedną z najsprawniejszych organizacji powiatowych SLD w województwie. Spotykamy się, działamy. Padło tutaj dzisiaj kilka ciekawych propozycji, między innymi dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na razie nie chcemy tutaj zdradzać bliżej tych wszystkich pomysłów. Myślę, że w najbliższym czasie przyjdzie na to czas i spróbujemy przedstawić Państwu taką spójną koncepcję, spójną wizję tego, co SLD będzie chciało zrobić w mieście Opolu, w którą stronę będziemy szli i będziemy przedstawiać propozycje Lewicy dla mieszkańców Opola. I myślę, że pomimo tej skomplikowanej sytuacji, biorąc pod uwagę, że wyborców, sympatyków Lewicy jest bardzo dużo w mieście Opolu, mamy już pierwsze sygnały, możemy liczyć na duże poparcie, wsparcie i myślę, że będziemy potrafili znaleźć się w tej sytuacji i składać dobre pomysły, które będą służyły dla Opolan. Będziemy szukać także większości, chociażby w Radzie Miasta. Myślę, że tutaj przy różnicach chociażby z panem prezydentem, z wiceprezydentami, z radnymi, ale myślę, że są sprawy, gdzie możemy dojść do konsensusu i wspólnie uzgodnić te dobre rozwiązania. To będziemy starali się uczynić. Obecnie zjazd trwa, ale trzeba pamiętać, że to był trudny zjazd. Była szczera rozmowa w czasie posiedzenia w zakresie tego, co się wydarzyło w 2014 roku. I zjazd miejski ocenił tą sytuację jako niezadowalającą i krytycznie ocenił to, że nie udało się zarejestrować listy wyborcze do Rady Miasta i nie udało się zarejestrować kandydata na prezydenta, ale podjęliśmy decyzję, że wybieramy nowe władze i chcemy udowodnić sobie, a przede wszystkim mieszkańcom, że jesteśmy liczącą się siłą polityczną na scenie tutaj Opola. Po Opolu chcemy dyskutować. Także był obecny przewodniczący Piotr Woźniak na posiedzeniu i zadeklarowaliśmy sobie wzajemną współpracę i myślę, że ta współpraca będzie owocować tym, że SLD będzie się liczyło nie tylko w Opolu, ale i w regionie. Ja podkreślam, od Opola
wszystko zależy. Jeżeli organizacja miejska będzie aktywna, energiczna, to dobrze będzie funkcjonowała struktury wojewódzkie SLD w Opolu. Szanowni Państwo, przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Opolu został wybrany w dniu dzisiejszym poseł Tomasz Garbowski. Ja, Piotr Mielec, jestem wciąż nieustająco sekretarzem Rady Miejskiej SLD w Opolu. Tak, o pewnych rzeczach w tej uchwale mówimy w kontekście takim, że dalej jest prowadzone śledztwo w prokuraturze opolskiej i to śledztwo trwa, trzeba pamiętać. Po drugie, chcemy na posiedzeniu Rady Miejskiej SLD w Opolu, która się zbierze po dzisiaj, także wybieraliśmy nową władzę w ciągu 2 tygodni, przedłożyć takie rozwiązania prawne i takie uchwały, które będą mówiło, jeżeli typujemy pełnomocnika do zbierania podpisów i rejestracji list, to że będzie przy pełnomocniku osoba, która będzie kontrolowała, czyli wzajemne zaufanie i kontrola. I chcemy przygotować takie rozwiązania, żeby na jednej osobie nie spoczywał ten obowiązek. I to chcemy przygotować, żeby nigdy więcej w historii SLD w Opolu do takiej sytuacji nie doszło, ponieważ nie tylko my jesteśmy rozżaleni, ale rozżaleni są mieszkańcy Opola i z żalem przyjęli to, co się wydarzyło i myślę, wszystko musimy zrobić, żeby udowodnić, że nigdy więcej się taka sytuacja nie powtórzy, bo SLD w Opolu jest potrzebna. Ja powiedziałem, że potrzebna jest współpraca, nawet twarda, mieleńska współpraca organizacji miejskiej z strukturą wojewódzką. Kolega Piotr Woźniak zadeklarował, że pomimo tego, że chciał zlikwidować organizację miejską SLD w Opolu, co miało miejsce i co wygłaszał w mediach, to dzisiaj się z tej sytuacji wycofuje, ponieważ odbyło się zebranie wszystkich członków SLD w Opolu i to zebranie miało oczyścić tą sytuację. I myślę, że taka współpraca jest trudna, ale konieczna. Ja ze swojej strony po wyborze zadeklarowałem chęć współpracy ze strukturą wojewódzką na jasnych i czytelnych zasadach, bo wszystko od Opola się zaczyna. I myślę, że od stolicy regionu dużo zależy w kontekście wyników wyborczego do Sejmu i do Senatu. I myślę, że ze strukturą SLD w Opolu trzeba się liczyć. Tak, no oczywiście. No, padały dwie kandydatury pana posła Garbowskiego i moja. Ja tutaj również dziękowałem za to członkom, tym, którzy widzieli mnie na tej funkcji. My jednak odbyliśmy wcześniej dyskusję wewnątrzpartyjną, między innymi we wszystkich kołach i wspólnie podjęliśmy taką decyzję już wcześniej, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. To znaczy poseł Tomasz Garbowski w tym ciężkim teraz okresie i kampanijnym najlepiej sprawdzi się na funkcji przewodniczącego, ma najwięcej możliwości działania, a ja będę odpowiadał również przede wszystkim za te sprawy organizacyjne, wewnątrzpartyjne. No i stwierdziliśmy wspólnie i to myślę jest również wynik głosowania, potwierdza to, że wszyscy członkowie partii widzą, że ten duet będzie najlepszy na ten ciężki czas. Chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że SLD jest alternatywą dla obecnie rządzących w mieście Opolu i chcemy po 100 dniach Arkadiusza Wiśniewskiego zaprezentować osoby, które będą na bieżąco monitorowały pracę prezydenta, a także wiceprezydentów, bo do nas docierają głosy, opinie wyborców, którzy uważają, że są niezadowoleni z podejmowanych decyzji kadrowych, personalnych, a także programowych i czują się w jakiś sposób oszukani przez osobę, która została wybrana w poprzednich wyborach i my chcemy stworzyć taką alternatywę, która będzie odpowiednikiem i innym punktem widzenia w Układzie Miejskim w Ratuszu i no, będziemy twardą opozycją.